Powiedzmy, że jakiś obiekt porusza się ze stałą prędkością, czyli prędkość jako funkcja czasu jest funkcją stałą i jej wartość jest równa 5 metrów na sekundę. Czyli obiekt porusza się z prędkością 5 metrów na sekundę. No i teraz interesuje nas, jaką odległość, czyli o ile zmieni się położenie, czyli jaka będzie zmiana położenia, delta S, jaką odległość przebędzie ten obiekt w czasie, no nie wiem, powiedzmy delta T równym 4 sekundy. 4 sekundy, czyli od T równego na przykład 0 sekund do T równego 4 sekundy. No to jak to obliczyć? No prędkość jest stała. Jak prędkość jest stała, no to wiemy, że prędkość to jest po prostu stosunek tego, o ile się obiekt przesunął, czyli przemieszczenia, delta S, zmiana położenia, podzielone przez czas, w jakim to się odbyło, czyli przez delta T. No to z tego łatwo obliczyć jest delta S. No mamy dane V, mamy dane delta T, no więc delta S obliczymy w ten sposób, że to będzie prędkość V razy długość tego przedziału czasu, delta T. No to tak, prędkość to jest 5 metrów na sekundę. Czas, jaki upłynął, to są 4 sekundy, czyli razy 4 sekundy. No to dostajemy w wyniku 5 razy 4 to jest 20. Sekundy się skrócą, czyli zostaje metrów, 20 metrów. Tyle mój obiekt przebędzie w tym czasie. No to jest, wydaje się, trywialne zadanie, ale ja robię ten przykład po to, żeby coś tutaj zaprezentować, żeby dać temu pewną nową interpretację. No i w tym celu narysuję teraz wykres. Powiedzmy, że to jest właśnie czas na tej osi i czas był mierzony w sekundach, a tutaj będziemy mieli, może wezmę to tym samym kolorem. Czyli tutaj będę miał czas w sekundach, a tutaj będziemy mieli prędkość w metrach na sekundę. No i czas mamy 1, 2, 3, 4. 4 sekundy to był ten czas, a tutaj prędkość była równa 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj jest prędkość równa 5 metrów na sekundę. No i prędkość jako funkcja czasu jest funkcją stałą, czyli jej wykres będzie linią poziomą, aż do tego interesującego nas czasu 4 sekundy. No teraz widzimy, że ten iloczyn, który tutaj obliczyłem, 5 razy 4, to jest pole tutaj tego obszaru pod wykresem prędkości. No, wysokość tego jest 5, długość jest 4, 5 razy 4 jest 20, sekundy się skracają, czyli to pole pod tym wykresem to jest 20 metrów. Czyli widzimy, że to pole pod krzywą, która jest wykresem prędkości, możemy interpretować jako odległość, jaką nasz obiekt przebył w tym czasie, który odpowiada temu odcinkowi, na którym to pole obliczyliśmy, tutaj od 0 do 4. Dobrze, żeby to jeszcze lepiej może sobie zwizualizować, to zróbmy jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że tym razem prędkość będzie dana taką funkcją, że prędkość jako funkcja czasu to będzie taka funkcja, która ma dwie wartości. Powiedzmy, że to jest 1 metr na sekundę, wtedy kiedy czas jest pomiędzy 0 a 2, pomiędzy 0 sekund a 2 sekundami. No i jest równa 2 metry na sekundę, wtedy kiedy czas jest większy niż 2 sekundy. No interesuje nas tym razem przedział czasu, powiedzmy delta t równy do odmiany 5 sekund. No i pytamy znowu o to samo. Jaka jest zmiana położenia, jaka jest przebyta droga w tym czasie. No to oczywiście moglibyśmy wykonać podobne rachunki, ale teraz od razu zrobię to graficznie. Narysuję wykres tej prędkości w zależności od czasu. Czyli tutaj mam znowu czas w sekundach, tutaj mam prędkość w metrach na sekundę. Dobrze. No i tutaj mogę sobie wziąć większą jednostkę, bo potrzebuję tylko 1 i 2 mieć. Tu będzie 1, tu będzie 2. A czas potrzebuję mieć 1, 2, 3, 4, 5 do 5 sekund. Tutaj Ważne są też 2 sekundy, bo widzimy, że tutaj się zmienia ta prędkość wtedy, kiedy czas przekracza tę granicę 2 sekund. Czyli najpierw przez pierwsze 2 sekundy od 0 do 2 sekund ta prędkość wynosi 1 metr na sekundę i potem nagle staje się równa 2 metry na sekundę. No to jest taki bardzo nierealistyczny, czyli tutaj jest taka nieciągłość, bardzo nierealistyczny przykład, dlatego że to oznaczało, że nagle w jednej chwili prędkość skacze, czyli jak gdyby mamy nieskończone przyspieszenie. Zwykle jest tak, że żeby prędkość zwiększyć, to musimy ileś czasu przyspieszać. No ale to jest pewne takie uproszczające założenie, że powiedzmy, że w realnej sytuacji ta prędkość tu by się jakoś zmieniała, ale my jak gdyby zaniedbujemy ten czas, kiedy ten obiekt przyspiesza. No i mamy taki uproszczony przykład. Czyli tutaj jest ta nagła zmiana, tutaj jest koniec tego przedziału czasu, który nas interesuje. No i teraz chcemy obliczyć, o ile ten obiekt się przemieścił, jaka była zmiana jego położenia. No to widzimy, że tak, tutaj przez pierwsze 2 sekundy porusza się z prędkością 1 metr na sekundę, no to mnożąc czas przez prędkość, mamy 2 sekundy razy 1 metr na sekundę, no to widzimy, że tutaj przesunie się o 2 metry i to odpowiada polu pod wykresem funkcji prędkości, które tutaj pole tego kawałka wynosi 2 metry. No i dalej. Od czasu t równego 2 sekundy do czasu t równego 5 sekund mamy tutaj 3 jednostki na osi czasu razy prędkość równa 2 metry na sekundę, no to będziemy mieli 6. No i pole tego obszaru to jest 6 metrów. No bo 3 razy 2, no to jest 6. Czyli widzimy, że w sumie zmiana położenia jest równa w tym wypadku 8 metrów. No i widzimy, że te 8 metrów uzyskujemy jako pole pod wykresem prędkości. No i tutaj mówiliśmy o zmianie położenia w czasie, czyli o prędkości. Gdybyśmy mieli funkcję, która opisuje zmianę jakiejś innej wielkości, niekoniecznie położenia, zmianę czegokolwiek, no to moglibyśmy obliczyć, o ile to się zmieniło, licząc pole pod krzywą reprezentującą wykres tej wielkości, która się zmienia w czasie i której zmienność w czasie znamy. A to jest tylko taki szczególny przykład i widzimy, że to ma właśnie bardzo fajną interpretację, że to jest pole pod wykresem takiej funkcji.